Igrzyska Olimpijskie to prawdziwe święto dla wszystkich fanów sportu. W tym roku zawodnicy sprawdzą się w aż 37 dyscyplinach sportowych. Ale nie zabrakło też nowości, bo w tym roku po raz pierwszy w programie Igrzysk Olimpijskich znalazły się m.in. karate, skateboarding, surfing czy wspinaczka sportowa. Złoty medal w tej kategorii otrzymuje bieganie. Przyjmuje się, że na kilometr spalamy około 62 kilokalorii. Oczywiście jest to uzależnione od tempa naszego biegu, więc jeśli przez godzinę przebiegniemy około 10 kilometrów, wtedy na bank spalimy ponad 600 kalorii. Z bieganiem remisuje tenis, bo podczas standardowego treningu tenisa można spalić nawet 600 kalorii. Jeśli gramy aktywnie i w każdy ruch wkładamy dużo siły, liczba spalonych kalorii będzie większa. A srebrny medal zdobywa jazda na rowerze. Jadąc przez godzinę w średnim tempie możemy spalić nawet 450 kilokalorii. A brązowy medal zdobywa, i tego się nie spodziewacie, bo zdobywa tenis stołowy. Jeśli osoba podczas godzinnego treningu naprawdę angażuje się w grę, to może spalić nawet 320 kilokalorii. Poza podium znalazło się pływanie, ale wpływ na liczbę spalonych kalorii ma styl pływania. Stylem klasycznym przez godzinę możemy spalić około 280 kilokalorii, ale pływanie kraulem to już 350 kilokalorii. Poza podium znalazła się także siatkówka. Tutaj, jeżeli regularnie ćwiczymy ten sport, możemy spalić około 280 kilokalorii na godzinę grania.